Dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Ja właśnie zabieram się za obiad. Czekamy, aż przyjadą nam deski na taras. Miały dzisiaj być, zobaczymy, czy będą. Generalnie potrzebujemy jechać do centrum, żeby załatwić kilka spraw. Mi też przyszły buty do przymiarki z e-obuwie, także stacjonarnie sobie je zawsze zamawiam, żeby je przymierzyć i kupuję tylko te, które mi faktycznie odpowiadają, a jeżeli nie odpowiadają mi żadne, no to od razu zostawiam je w sklepie, po prostu nie płacę. Jest to super wygodna opcja. Ja robię obiad z tego, co mam w lodówce, a w lodówce znalazłam już pożółkniętą pietruszkę. Mam tutaj brokuła, mam śmietanę 12 i tutaj mam boczek, więc razem z kiełbaską, ale wykorzystam tylko i wyłącznie boczek. Także mamy też swoją czerwoną cebulę. Gdzieś tam jeszcze miałam jej troszkę i stwierdziłam, że zrobię po prostu taki obiad z tego, co tutaj mam. Zobaczymy, co uda mi się upichcić. Wszyscy głodni, także najwyższy czas, żeby zrobić jakąś szamkę. W ogóle jestem bardzo ciekawa, czy lubicie brokuła, bo u nas Mikołaj, słuchajcie, pierwszy raz będzie jadł dzisiaj brokuł, także jestem bardzo ciekawa, jak mu zasmakuje. Ja postaram się go pokroić na takie bardzo malutkie różyczki, żeby się to wszystko wygodnie jadło. Generalnie brokuła powinno się gotować w ten sposób, wkładać go po prostu do garnka i w całości gotować, potem go pociąć, tak słyszałam. Natomiast ja zawsze dzielę go na mniejsze różyczki i już takie różyczki po prostu gotuję. Nie wiem, jak wy robicie, możecie dać znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa, a tymczasem zaczynam się zabierać za krojenie. Krzyś coś tam na ogrodzie kombinuje z pomidorami, ale totalnie nie mam pojęcia co. Obiad już prawie gotowy, w międzyczasie muszę zrobić listę, bo chcemy jechać na zakupy, ale zawsze powtarzam, że nie ma co jechać na zakupy bez wcześniejszego przygotowania i kupować wszystko po łebkach, na chybił trafił, a już najgorzej, jak do tego kombo dojdzie, że jesteście głodne. To już w ogóle jest abstrakcja, ale odnośnie tego będzie e-book, który zaopatrzy Was w naprawdę ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o oszczędzanie przede wszystkim i nie marnowanie jedzenia, czasu i tak dalej, ale to na razie zdradzam tylko rąbka tajemnicy, a teraz zabieram się za listę zakupów. Najpierw muszę sobie zrobić listę zakupów do Rossmana, ponieważ tu idziemy na samym początku. Mikołaj nie ma mleka, więc to sobie wpiszę. Oprócz tego potrzebuję nić dentystyczną i lakier do włosów. Co robisz? Co masz? Pomidorka masz? Super! Biorę tagliatelle, bo dzisiaj będzie taki makaron. W ogóle bardzo lubię tagliatelle. Najmniej lubię spaghetti, powiem Wam szczerze. Bardzo lubię spaghetti, ale w takim grubszym wydaniu. Ono jest z Lubelli i strasznie nam smakuje. Natomiast takie zwykłe, klasyczne spaghetti jakoś no robimy, gdy już nie ma nigdzie dostępnego takiego innego rodzaju, no to bierzemy. Tagliatelle ostatnio nam mega fajnie wchodzi. Tym się dzisiaj będziemy posiłkować. Wrzucam i za niedługo chłopaków będę wołać. Obiad gotowy, tu jest dla Mikołaja. Nasze wygląda tak. Mam nadzieję, że równie dobrze będzie smakować, jak wygląda. Update po kilku godzinach. Zgłaszamy się. Właściwie dotychczasowa praca w ogóle nie była widoczna, ponieważ malowaliśmy bezbarwnym impregnatem na korniki. A tutaj impregnowałam te deski, które idą na spód, czyli o wiele grubsze. Stwierdzamy teraz, że trochę przesadziliśmy z grubością, bo to jest 15 na 15 bodajże. Wystarczyłyby 12, byłyby lżejsze i łatwiejsze do przyniesienia. Natomiast 15 są, nawet nie wiem jak powiedzieć, żeby było cenzuralnie, jak bardzo są ciężkie. Także jest straszny problem, żeby je obrócić, a co dopiero przetransportować w tamto miejsce. Więc zobaczymy. Ja czekam, aż wyschnie impregnat. W ogóle malowaliśmy dwoma, bo nam brakło. Krzyś kupił coś takiego i to jest katastrofa. Śmierdzi jak cholera. I w ogóle nieciekawe, nie wiem, źle mi się z tym pracowało bardzo, nie wiem jak właściwości, natomiast jeżeli chodzi o komfort pracy, to tutaj jest bardzo, bardzo nijaki. I druga rzecz, otwieranie tej puszki to też jest katastrofa, znaczy nie otwieranie, tylko samo przelewanie z puszki. Pokażę, mam ten impregnat, który
według nas przynajmniej pracowało się z nim bardziej komfortowo. To ten, po pierwsze nie byliśmy przekonani do tego jakiegoś dziwnego dzióbka na środku, ale nalewa się go super, przede wszystkim nalewa się go bez strat, czyli nic wam nie wyleci bokiem, nie ocieka po puszce, no super rozwiązanie, pomimo tego, że psioczyliśmy na początku. Druga rzecz, nie ma zapachu, nie zlewa się, nie zużywa się tak szybko jak tamten, także w tym momencie uważam, że ten o wiele lepszy. Mam nadzieję tylko, że właściwości będą miały podobne. Gdy będziemy impregnować deski na taras, to na pewno wrócimy do tego i nawet nie wykorzystamy chyba tamtego. Jedyny minus tego, że nie wiemy, gdzie malowaliśmy, a gdzie nie malowaliśmy. Ogólny zarys jest taki, że tylko ten. Koniec. I jeżeli mówię coś nieskładnie, to bardzo przepraszam, ale przygrzało mi słońce, bo jest okropnie ciepło. Bo to lato aktualnie jest albo leje i jest pełna jesień, albo jest taki gorąc. Dzisiaj przyszło nam coś niesamowitego. Przyszedł nam plac zabaw dla Mikołaja i nim się dzisiaj zajmujemy. Odłożyliśmy absolutnie wszystkie sprawy. Dzisiaj mamy dzień out of office, jak to się mówi. I zajmujemy się tylko i wyłącznie skręcaniem placu. A że jest on ogromny, to troszeczkę nam to zajmie. Zaraz wam pokażę, co mamy. Dotarł nam plac zabaw dla Mikołaja. Pan tutaj nie dał rady wjechać, bo my tutaj mamy jeszcze nieutwardzone. Tak więc zostawił nam tutaj na podjeździe. Muszę to wszystko rozmontować i poprzenosić ze zjeżdżalnią, z huśtawkami, jakimiś tam zabawkami, które tutaj gdzieś tam widać. O, tutaj mamy kółko krzyżyk. Tak więc super. Teraz tylko, żeby mi to nie dupło, bo stoi dosyć krzywo. Rozpakuję to wszystko. No i co? No i będziemy skręcać. Sleep talking with devils. They wrestle with my heartbeat to see what it is that moves me. And I don't wanna live here when nobody believes me. Zabieram się za skręcanie. Mamy tutaj już pierwszy element, znaczy trzy elementy są skręcone. Fajne, super, jest już nawiercone, także tylko wystarczy wkręcić śruby. Co prawda potrzebowałem klucza takiego, żeby móc to poprzykręcać. Fajne jest to też, że te wszystkie śruby są tutaj zabezpieczone, że możemy nałożyć takie nakładki, dzięki czemu, o, tutaj jest śruba w środku, dzięki czemu dziecko nie uderzy się o tą śrubę. Jest to fajnie zabezpieczone tutaj i nie rozwali sobie głowy. Fajna instrukcja, krok po kroku, wszystko gdzie co ma być włożone. Jaki element po kolei? Ja sobie już odłożyłem jakby parę elementów naprzód, tutaj bliżej i będę to po prostu ze sobą skręcał. Idzie to fajnie, nie ma co narzekać. Czasem wychodzą takie rzeczy, że tutaj widzicie jest jakby nierówno, ale bez problemu możemy to jakimś ściskiem złapać i sobie to tutaj wyrównać, żeby mieć to równiusieńko. Wiadomo, wiele osób to nie będzie przeszkadzać. Mi niestety takie rzeczy przeszkadzają i muszę to mieć równo, więc sobie to ściskami podniosę, zwiercę i później drugą stronę tak samo sobie wyrównam, żeby była idealnie równiusieńko. Do not doubt my desire. Where there's smoke, there's a fire. Teraz jest super. Higher, and now my heart is pounding. Worldwide is an alarm that's been sounded. This is not the end of the line. There's a weight on my chest that I need to make life. I am determined to have headlines and then this photographs. Why don't you believe me? Your eyes do not lie, darling. Tell me you see me. Długo szukałam placu zabaw dla Mikołaja, z racji, że ma 2 latka, to stwierdziliśmy, że to będzie świetny prezent właśnie na tą okazję. Tym bardziej, że Mikołaj kocha zjeżdżalnie i domki. Stwierdziliśmy, że na ogrodzie on też powinien mieć swoje miejsce do zabawy, do spędzania czasu, taką swoją bazę. Zresztą ja, jak byłam mała,
to dałabym się pokroić za taki plac zabaw, więc spełniamy też swoje jakby marzenia. Jestem ciekawa, czy wasze dzieciaki mają plac zabaw na ogrodzie, jeżeli mieszkacie w domu prywatnym? Czy zdecydowaliście się na taką opcję? Bądź czy po prostu lubią, jeżeli na przykład mieszkacie w bloku, to czy macie gdzieś w pobliżu właśnie taki plac zabaw, żeby dziecko mogło się wyszaleć, wyszumieć i potem grzecznie iść spać? Zresztą słyszycie, już Mikołaja, że mnie woła, także idziemy na ogród. Kawa, to jest tatusia kawa. Proszę, to dla ciebie picie. Masz. Zaniesiesz tatusiowi pić? Mamy. No, idę z tobą. A tu pierwsza część placu zabaw, czyli pierwszy domek z dwóch, bo domki będą dwa. Tutaj jest niby piaskownica, przynajmniej przewidziane miejsce właśnie na piaskownicę. Super, Mikołaj! Ale stwierdziliśmy, że zrobimy tutaj taką jakby zabudowę, taki jest zamysł, żeby to było miejsce na chowanie różnych zabawek, rowerków i tak dalej, bo piaskownicę już mamy i sam plac zabaw będziemy malować w identyczny kolor, jak jest piaskownica, żeby nam to się wszystko fajnie tutaj łączyło. Powiem wam, że super, ponieważ przyszło to częściowo poskręcane, więc dużo roboty odpadło, ale i tak widzę, że jest jej masa, prawda? Nie było dużo roboty, dopóki nie doszedłem do tych, które trzeba nawiercać, bo trzeba to, bo nie ma tutaj, widzisz, nawiertów. Więc w tych elementach trzeba sobie samemu wywiercić, trzeba sobie sprawdzić, żeby śrubką nie przebić się tutaj na górę pod odpowiednim kątem, dlatego to jest takie problematyczne, ale reszta idzie super. O, nawet są takie zabezpieczenia? Tak, są właśnie. Z prawdziwego zdarzenia. Mega, mega fajnie. Tutaj dociągałem gdzie niegdzie ściskami, bo nie było tak to równiusieńko, jak ja potrzebuję. Śruby? Śruba. Dziękuję. Jak pomagasz tatusiowi? Pomagasz tutaj tacie? Słyszałam, że tutaj ostro walczysz, Mikołaj, też. Mamy. Nie. To nie pasuje tutaj? A gdzie pasuje? Tutaj. Tutaj, aha. Pierwszy domek w miarę stoi, oczywiście tam jeszcze dach, ale nie będziemy w stanie tego przenosić, dlatego go nie zakładamy jeszcze i to zostawimy sobie na finał, jakby zupełny. Zależało mi, żeby on miał wiele elementów, żeby miał jakąś tam kładkę i coś tam, żeby było miejsce do zabawy. Nie chciałam tylko i wyłącznie domku i zjeżdżalni, tylko chcieliśmy, żeby było tego sporo. Jest tego sporo. Tutaj mamy elementy na drugi domek, teraz będziemy przenosić... Tak, Ziu. Tu jest Ziu. I Mikołaj ma absolutne na to Ziu. Cudowna sprawa. Będzie twoje Ziu? Mhm. Przeniesiemy je z tatą, tak? Dobrze, przeniesiemy za chwilkę, dobra? Mimi będzie miał. Będziesz mógł sobie bawić się tym Ziu, tak? No, to idź na razie pobaw w piaskownicy i my z tatusiem przeniesiemy. Tutaj mamy kolejne elementy. Ciach. Tam jest wejście do domku i tam jest kładka i prawdopodobnie przenosimy aktualnie te belki, ponieważ one są na ten drugi domek. I powiem wam tak, zastanawialiśmy się, żeby robić to samemu, ale jak widzimy ilość elementów, spasowanie tych elementów pod kątem i tak dalej, to jest tego strasznie dużo i stwierdziliśmy, że zajęłoby to nam po prostu wieki i też trzeba by było to zaprojektować, więc to też byłoby sporo czasu. A w ogóle najlepsze jest to, że ja zamawiałam plac zabaw w niedzielę o godzinie 21:00, we wtorek o godzinie 8:00 rano był na miejscu, więc ekspres, nie sądziłam, że będzie tak szybko. Przeglądałam mnóstwo tych placów zabaw i za naprawdę kupę kasy były takie podstawowe, byle jakie te place zabaw. Ten kosztował 5400 i powiem wam, że ilość elementów, jakość tego zmontowania jeszcze nam tak walnął o asfalt, ale się nic nie stało na szczęście, że naprawdę jest super. Dobra, mam ci ugotować jajo? Dobrze, to ja ci ugotuję jajo, ale zostań tutaj. Idę gotować jajo. Cześć! Mimi. No, no wychodź Mimi. Chodź, idziemy tam? Co to tam jest, Mikołaj? Popatrz, co tam jest. Co to tata robi dla ciebie, co? Z wujkiem? Tata! To Mimi! Co to jest, Mikołaj? Najpierw rzeczy ważne. Tata, to jest dla ciebie. Dziękuję. Dobrze, to jak już przekazałeś, to możesz zobaczyć, co tu dla ciebie jest. Yeah.
Jej. Apa? No musi być drabinka. Proszę. Jej. Oj, tam też jest okno, zobacz. Cześć! Cześć! Ale fajny domek! To jest jej po prostu. Dobra, znowu mi się chce. Cześć! Bo już miałem dęki. Cześć! A gdzie jest w drugim okienku jest wujek? Tam jest wujek? Ale ty masz super domek! Jeszcze tylko dach i możesz mieszkać. Czyli rób dach po kolei. Super? Ja. Tańczysz? A patrz, co tutaj jest. Ziu. Apa, idziesz do Ziu? Czekaj, bo mam tylko odłóż. Chodź. Ty już wchodzisz? Nie będzie testować? A, no kawałek zrobiłeś, Ziu. Jakim cudem na chwilę tu jest już jakiś ptak się musiał zespać. Czekaj. Czekaj. Ale będzie duże ziu. To będzie duże ziu. A że trzeba było kupić samą tą. On już się bawi. Tylko mega, ale już jest radość. Nawet jak musi się przetknąć. Tak. Domki już stoją. Tu jest cała ekipa kierownicza. Ale wygląda. Kierownicza. A no tak. Tak, my jesteśmy tutaj kierownikami całej tej sytuacji i siedzimy w biurze. Ktoś musi zarządzać. Tak. Natomiast wygląda to super. Nawet Krzyś mi przyznał rację, że dobrze żeśmy to kupili. A nie próbowaliśmy robić to samemu. I całość będzie na kotwach. Mieliśmy to robić na bloczkach, ale ostatecznie stwierdziliśmy, że kotwy będą spoko. Teraz tylko marzyć, żeby na kamień nie trafić. Widziałeś, Krzyś, jak robi ziół? To, że już wykorzystane. Nic nas nie uratuje. Jak? Podoba ci się to? Cieszę się. Wszyscy się cieszymy. Chociaż kawałeczek, no. Ale on złożył. Tu chyba leci delikatnie. Ale to możliwe, nie no bo nam wróciło. To już na zero jest. Kochani, najpierw musimy to zmontować i dopiero wtedy będzie apa, wiesz? No, jeszcze chwilkę. Dobrze widziu. Ziu!